Siemaneczko mamy wszystkim, ja sam z tej strony. Zapraszam Was do życzeń na Dnia Kobiet, kochani. Z tego względu, że dzisiaj jest 8 marca 2019, chciałem, ale się poprawię. 2020, tak. 8 marca 2020. Zapraszamy serdecznie do życzeń. Ja składam życzenia Wam, kochane subskrybentki oraz wszystkie dziewczyny. Tak, dzisiaj jest Światowy Dzień Kobiet. Składam Wam życzenia z okazji Dnia Kobiet. Kochani, nie pozostaje nic innego, żebyście Wy zasubskrybowali mój kanał oraz zostawili łapkę w górę z tego względu, że w linku w opisie będziecie mieli do jednego sklepu, do który będę nawiązywał współpracę, stałą współpracę z ubraniami, różnego rodzaju gadżetami, ponieważ od tej firmy fajnie coś mieć od jak dla mężczyzny, jak i dla dziewczyny. Po prostu postaram się Wam podlinkować pod filmikiem w opisie z kodem rabatowym, co które będzie przypisane tylko do tej strony, nic więcej. A co jeszcze? Słuchajcie, kochani, i też subskrybentki, że właśnie dzisiaj Światowy Dzień Kobiet, tak? No po prostu trzeba też coś dla Was nagrywać, zrobić jakieś fajne, ciekawe projekty z tymi co obserwuję i robię, będę robił z nimi kolaborację wspólnie z tego względu, że ja nie chcę być w tyle z trendami modowymi, jak zauważyliście i widzicie mnie przechodzącego w fajnej, ciekawej, różowej ramonesce. To jest akurat wprawdzie damska ramoneska, ale aczkolwiek jest pasuje dla mężczyzny, tak? To nie jest tak, że ramoneski pasują tylko dla kobiet. Nie. Ramoneski mogą być, zależy od kroju, fasonu. Mogą pasować się dla mężczyzny, jak i dziewczyny. Po prostu dużo innych ciekawych materiałów będzie u mnie na kanale. Też pozdrawiam serdecznie z tego miejsca mojego serdecznego przyjaciela, który pociska się, produkuje się poci. Jest moim stałym subskrybentem od samego początku istnienia mojego kanału. Po prostu to spowodowało tym, że nagrywam dla Was fajne, ciekawe filmiki. Ale nie zawsze będę robił filmiki niesponsorowane. Nie zawsze. Takie jak te z okazji Dnia Kobiet nagrywam fajne dla Was typowo świąteczne
nagrywkę z miejscowości Przechlewo. Oto jezioro Przechlewskie. Dobra, to jest wśród drzewek, krzewu, drzewek i pokażę wam najbardziej. To słoneczko fajnie świeci, jak widzicie, i teraz wam zrobię nie przebitkę, tylko pokażę, jak te jezioro Przechlewskie wygląda, kochani. Po prostu tak wygląda jezioro Przechlewskie. Tam jest park, tam jest ta druga kładka, zwana kładka panoramiczna. Ogółem są dwie kładki panoramiczne i strefy związane z zaciszą, że można przyjść na randkę tutaj nad jezioro Przechlewskie. Zapraszam serdecznie. Po prostu nagrywam z miejscowości Przechlewo. Pozdrawiam serdecznie z tych poza terenami Przechlewa. Śle życzenia dla Torunia, dla Gdańska, Krakowa i innych miast, co często jeżdżę. Po prostu takie życzenia dla was, kochane dziewczyny. Po prostu udostępniajcie te życzenia innym dziewczynom. Też zapraszam was na mojego TikToka, na Instagrama oraz Facebooka, Twittera i Snapchata. Po prostu muszę napisać do supportu Snapchat, żeby mi pomogli wylatować tego mojego snapa. Aczkolwiek będę i tak musiał założyć inne konto Snapchata, żeby zrobić fajne snapy, ale aż będę miał sprzęt do nagrywania filmików oraz montowania. Jak na razie montuję w telefonie, to jest i tak zaniżona jakość, ponieważ są ograniczenia procesora, karty, układu graficznego. To nie jest taki wybitny układ graficzny, aczkolwiek dosyć topornie idzie, ponieważ montowanie na telefonie i robienie renderingu za długo to zbyt trwa. Ja i tak mam w miarę jeszcze aktualny telefon, ale o tyle ratuje. Jeszcze mamy wsparcie techniczne ze strony Kiano, ale już za niedługo to się zmieni. Telefon mi służy tylko do nagrywania z TikToka, Instagrama, na podstawowe przejrzenie mojej grupy na Facebooku. Co jeszcze? Też będę miał inne media społecznościowe na tym telefonie. Po prostu nie jest tak łatwe. Będzie robione aktualizacja.
informacja mojego kanału aktualności w karcie informacje, gdzie jest zmiana zasad, do czego kanał mój będzie służyć. Aczkolwiek większość filmików będzie sponsorowanych w sposób, żeby były sponsorowane, żebym się rozwijał całkowicie u mnie na kanale, a nie się cofał. Wam piękne, serdeczne życzenia w Dniu Kobiet, ponieważ to jest Wasz dzień, a nie dzień mężczyzn. Dzień mężczyzn zapewne dopiero będzie, z tego co wiem. I wszystkie kobiety też będą składać życzenia dla Was. Też dla mnie, tak? Bo też jestem mężczyzną. I co ważne, będziecie mieli link w opisie do tego pewnego sklepu. Tam rozmawiam odpowiednio. Kod rabatowy, jaka nazwa kodu rabatowego, też będzie to wprowadzane. Zapraszamy do subskrypcji mojego kanału oraz zostawienia dzwonka na moim kanale oraz zostawieniem kilku góry. Cześć!